Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o kursie, który powinienem zrobić w sumie przed tą całą moją przygodą z wideomarketingiem, który pozwolił mi zdecydowanie udoskonalić, ulepszyć mój warsztat, a na samym końcu tworzyć lepsze jakościowo filmy. Mówię tutaj nie o kursie wideofilmowania, ale o kursie fotografii cyfrowej, tak więc jeżeli jesteś profesjonalnym fotografem czy jakimś pasjonatem, amatorem, to wideo raczej nie jest dla Ciebie i jest bardzo prawdopodobne, że masz wiedzę znacznie większą od mojej, także uczeń nie będzie uczył mistrza. Niestety nie był to mój przypadek, aczkolwiek dobrej klasy aparaty cyfrowe mam gdzieś około 2009 roku. Wcześniej to był jakiś Olympus, potem Canon 90. Natomiast cała moja fotografia sprowadzała się do robienia zdjęć na tak zwanym półptaku. Włączałem aparat, tutaj były ustawienia auto, no i co robiłem? Cyk, 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 cyk. I w sumie pozwalałem aparatowi robić co chciał. Wybierał sobie tam jakieś ustawienia w trybie auto, robił co chciał, a ja później się dziwiłem, że wyszło to co wyszło, prawda? Wychodziło to co wychodziło. W zasadzie tą samą ścieżkę rozwoju powtórzyłem z moimi kamerami cyfrowymi. Pierwszą gdzieś kupiłem na początku 2010 roku, zakładając dość naiwnie, że wysokiej klasy sprzęt sam poradzi sobie w każdej sytuacji. No oczywiście w większości przypadków kamera dawała z siebie wszystko, no ale jakość filmików była taka sobie. W końcu zacząłem się interesować ustawieniami manualnymi. Z reguły one są schowane dość głęboko w menu, ponieważ producent z góry zakłada, że przeciętny użytkownik sprzętu, taki jak ja, jest albo typową blondi, albo jej jakimś męskim ekwiwalentem. No i w sumie będzie używał tego sprzętu w trybie auto, a nawet jak w przypadku kamery, którą nagrywam teraz, w trybie intelligent auto, prawda? Czyli podobno jest w tej chwili nawet intelligent auto. Trudno tutaj winić też producentów, ponieważ teoretycznie wszystko masz napisane w instrukcjach, no ale przeczytanie tej sterty papieru ze zrozumieniem jest praktycznie równe zeru, przynajmniej moje przeczytanie. Popatrz jeszcze raz na tą stertę papierów, aczkolwiek producenci się teraz wycwanili, dają wszystko na płytce w PDF-ie, także możesz studiować i po polsku, i po angielsku, i tam w języku, jakim sobie chcesz. Natomiast ja równie dobrze mógłbym samodzielnie studiować jakieś tam podręczniki o fizyce jądra atomowego czy z jakiejś wyższej matematyki, no i założyć w dobroci swojego serca, że jestem tak zdolny i że w niedługim czasie zostanę następnym Einsteinem. Pamiętam, cieszyłem się jak dziecko, kiedy pierwszy postęp jaki zrobiłem w manualu to było to, że odkryłem ręczny balans bieli. Nagle zacząłem wyglądać jak człowiek, a nie jak Indianin na ustawieniach automatycznych. Ta ściana była wtedy żółta, biel łapało tutaj, a ja byłem czerwony jak burak, prawda? Jak Indianin. No teraz to wszystko wiem, ale wtedy dla mnie była to czarna magia. Tak czy owak, dalszy mój postęp szedł bardzo wolno. Dalej nie zrozumiałem tej instrukcji obsługi, nie rozumiałem, coś czytałem, próbowałem, ale nie rozumiałem. No i w końcu, jak w każdej takiej historii, musiał nastąpić jakiś przełom i pewnego razu, będąc na wycieczce rowerowej, zobaczyłem na zwykłym słupie ogłoszeniowym reklamę jakiegoś kursu foto we Wrocławiu. Nawiasem mówiąc, firma reklamowała się jako ogólnopolska i mam bardzo duże obiekcje do takiego tradycyjnego marketingu, no ale podana tam była strona internetowa. I poprzez tą stronę najpierw skontaktowałem się z organizatorem, rozwiałem mailowo jakieś tam i chyba nawet telefonicznie swoje wątpliwości. Później zapisałem się na szkolenie. Główną jakąś moją bolączką była możliwość bezpłatnego, nieodpłatnego odrobienia zajęć, ponieważ z uwagi na pracę założyłem, że nie będę mógł we wszystkich zajęciach uczestniczyć. No i tak kurs już się tam skończył jakiś czas temu, natomiast ja mam ze 3 zajęcia do zaliczenia, tylko coś mi się teraz ciężko wybrać do centrum miasta.
No ale tak do rzeczy i jakąś podstawą, którą zrozumiałem na tym kursie, jest przejście na ustawienia manualne. I nie chodzi bardziej o ustawienia manualne, ale jest to w sumie jakiś wyższy poziom zrozumienia możliwości Twojego sprzętu. Ponieważ wideofilmowanie praktycznie wywodzi się z fotografii, więc zasady ogólne są identyczne. Natomiast obecnie kamery czy aparaty fotograficzne na poziomie konsumenckim, czyli dostępnym dla Twojej kieszeni, są w praktyce sprzętem półprofesjonalnym, w jakości HD, kręcącym w jakości HD czy robiącym zdjęcia, pod jednym warunkiem, przy właściwym użyciu ustawień manualnych. Tak naprawdę możliwości ich przekraczają to, co oferowały profesjonalne kamery czy aparaty z najwyższej półki, no ale te sprzed 2010 roku. No nie mówiąc o tym, że był to wtedy jakiś kosmos cenowy. Znaczy w tej chwili też jest kosmos cenowy dla innego typu kamer, ale to już jest raczej dla telewizji, a nie dla gościa zajmującego się YouTube'em. Tak czy owak, podstawą jest jednak zrozumienie takich pojęć jak ISO, czas reakcji migawki, balans bieli czy ostrość, fokus. Nie będę oczywiście wyręczał organizatorów tego czy innego kursu w tłumaczenia Ci tych pojęć, zrobią to oni na pewno lepiej, ale wierz mi, naprawdę warto, abyś wiedział, o co kaman. Jeżeli chcesz więcej szczegółów, oczywiście musisz wejść na ich stronę internetową. Zamieściłem ją w opisie do tego wideo, również gdzieś tam w adnotacji na ekranie tego filmiku, czyli po prostu wpadnij na kursfoto.pl. Oczywiście tam, gdzie są zalety, są i wady. I pewną wadą dla mnie przynajmniej były wieczorne godziny tych spotkań, wieczorne godziny tych szkoleń. No ale mają oni opcję weekendową, aczkolwiek dla mnie weekend jest święty i za bardzo mi się robić czy uczyć nie chciało w weekendy. Cena jest około 1000 zł, w sumie poniżej 1000 zł. Są jakieś dogodne raty. No ku mojemu zaskoczeniu grupy też są niewielkie, więc praktycznie nauczanie jest indywidualne, także masz indywidualny tok studiów. Musisz się jednak liczyć z jedną niedogodnością, bardzo poważną, jak już skończysz ten kurs, a w moim przypadku nastąpiło to w jego trakcie, że nagle, jak ten pomysłowy Dobromir, zaczynasz rozumieć potrzebę doskonalenia swojego warsztatu. I to jest straszne. To jest straszne, każdy profesjonalny fotograf wie, o czym mówię. Aczkolwiek do tego grona się jeszcze na pewno nie zaliczam. I w moim przypadku zdecydowałem się na robienie filmów aparatami typu DSLR. Jeżeli nie wierzysz, jest to nabytek już zrobiony w trakcie kursu. Jest to Nikon D7100. I w momencie kiedy zobaczyłem naocznie jakość obrazu, no niestety doszła też konieczność do kupienia obiektywów. I to obiektywów stałoogniskowych, to jest chyba 35 mm, ogniskowa 35. Pierwszy obiektyw, który kupiłem, to była Sigma 1750. Także nagle zaczynasz sobie uświadamiać, w co wdepnąłeś. Równolegle niestety też musisz zrobić porządek z oświetleniem w swoim studio. Masz tutaj, widzisz tutaj jakieś dziwne lampy, które miałem wcześniej, zwykłe, świetlówkowe, wprawdzie energooszczędne, ale w Twoim studio nie może być kupa przypadkowego światła. Oczywiście też trzeba dokupić jakieś lepsze statywy, nie takie jak ten. Szare karty, prawda, całą masę ciekawych gadżetów. No to jest akurat nie mikrofon i na kursie fotografii tego nie uczą. Tak czy owak, potem się dziwisz, że bez tych gadżetów nie możesz istnieć na rynku. Ich brak daje Ci uczucie jakiegoś niedosytu. I tak się w sumie dziwisz, jak to ja kiedyś mogłem żyć bez tych różnych dziwnych akcesoriów. Nieocenioną pomocą dla mnie tutaj i dalej mi służy pan Mariusz ze sklepu Fotomaster na Odrzańskiej we Wrocławiu. Powoli zaczęliśmy od zakupów najbardziej niezbędnych dodatków. Tutaj jest statyw. Niestety statyw jest wykorzystywany do kręcenia tego filmu. Mam już cztery lampy LED-owe.
No i tak jak Ci powiedziałem, zacznij od zakupu najbardziej niezbędnych rzeczy, nie zrujnuj swojego budżetu, no a później dokupuj, tak jak ja, stosownie do swoich jakichś tam bardziej wyrafinowanych potrzeb. Jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli oglądasz ten filmik do tego momentu, to jesteś albo jakimś ukrytym pasjonatem wideo lub fotografii. Bardzo prawdopodobne, że obu tych pasji razem. No i wierz mi, szczególnie dla osób starszych, mniej obeznanych ze sprzętem, z tym nowoczesnym sprzętem, początki są bardzo trudne, ale warto, abyś uniknął moich błędów i nie tracił kilka lat na wykonywanie przeciętnych zdjęć lub filmów w ustawieniach automatycznych. Po co się męczyć parę lat z cykaniem na głuptaku, jak możesz robić od razu jak pro. Jest jednak w tym dobry news, że pomimo moich niedostatków, wybitnych niedostatków warsztatowych, te moje kanały biznesowe, na przykład Lekarz Medycyny Pracy, przynoszą mi od pewnego czasu znacznie większy ruch, a pośrednio zarobek niż klasyczne strony internetowe. No, jest jakaś analogia do tego, że tak jak ludzie kiedyś czytali książki, nagle zaczęli oglądać filmy, książki do dołu, filmy do góry, prawda? Jakoś 100 lat kina jest i do kina ludzie dalej chodzą, a filmy w różnej innej formie też oglądają. I jest to szczególnie jasne po wejściu w życie algorytmów Google Penguin Panda, gdzieś w 2012 roku po prostu ruch internetowy mi totalnie zdechł. Natomiast na kanale YouTube, jak to mówią, chłop śpi, a mu rośnie. Jest to praktycznie za darmo, no nie mówię tutaj o kosztach sprzętu. I praktycznie za darmo masz ten swój kanał, prywatny kanał telewizyjny, możliwość dotarcia do olbrzymiej rzeszy ludzi z Twoim przekazem, tak jak ja docieram w tej chwili do Ciebie. No potem już jest tylko kwestia techniczna spieniężenia tych ilości wejść, tych ilości oglądnięć. Im zrobisz ciekawsze filmy, tym masz większe przełożenie na danego człowieka, czy na daną panią. Aby było jasne, nie myślę tutaj o jakichś kanałach wiralnych typu Baśka Kwarc czy Adbuster. No, sam je czasem oglądam, szukam jakiejś inspiracji, ale ja czy Ty raczej nie powtórzymy sukcesów ich ilości obejrzeń. No, jest druga strona medalu, że po tym co widzę, ich model biznesowy jest raczej oparty na tzw. reklamach AdSense. No i bez milionów obejrzeń nie masz co liczyć w ogóle na godziwy zarobek, czy jakikolwiek zarobek. A tak po prostu parę groszy miesięcznie do uzupełnienia, nie wiem, na kieszonkowe, na wyjście do knajpy, ale na nic więcej. Natomiast chodzi mi bardziej o takie profesjonalne dotarcie do mniejszej grupy ludzi poprzez dobry film o dobrej jakości i tej grupy ludzi, która chce więcej zapłacić za Twoje usługi. Mechanizm jest prosty. Po obejrzeniu Twoich filmików ci ludzie nabierają do Ciebie zaufania. Sprzedaż jest w tym momencie tylko kwestią czasu. No, mały disclaimer. Oczywiście musisz mieć co sprzedać, bo kręcenie wideo tylko po to, żeby nakręcić wideo, no owszem, jest fajnie do pewnego momentu, ale nawet Van Gogh musiał z czegoś żyć. Jeżeli nie wierzysz w sukces wideomarketingu, to ja jestem tego żywym dowodem, żywą skamieniliną, że tak powiem. Na tym w sumie kończę. Jak przekonałem Cię do zapisu na kurs fotografii cyfrowej, to albo wybierz ten co ja, albo wybierz jakikolwiek inny, ale pod jednym, jedynym warunkiem. Że jak już to skończysz, że już nawet w trakcie tego kursu zaczniesz wykorzystać bezlitośnie nabytą wiedzę w swoim wideomarketingu. Jeżeli nie, to być może musisz ten filmik obejrzeć jeszcze raz, aby zrozumieć mój przekaz. Natomiast jeżeli to wideo Ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli rozwiązało Ci się jakiś problem, jeżeli podjąłeś dzięki niemu jakąś decyzję, podziel się oczywiście na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Google, Nasza Klasa. Masz na to zgodę. No, jeżeli jesteś bardziej sprytny w internecie, możesz nawet wkleić kod na swoją stronę internetową, kod HTML tego wideo i również masz na to moją zgodę.
Jeżeli masz jakieś zapytania, coś Ci się nasunęło po obejrzeniu tego filmiku, zajmij się oczywiście w komentarzach pod tym filmem. Jest to bardzo proste. Oczywiście musisz mieć konto Google+. No, ja natomiast postaram Ci się coś sensownego doradzić. Jeżeli szukasz super profesjonalnej porady, to raczej nie. Natomiast szeroko pojęty wideo marketing. Tak, no, techniczne sprawy, techniczne super porady, raczej szukaj na kursach foto lub w takich sklepach foto jak właśnie Fotomaster na Odrzańskiej i tam pan Mariusz Kępa Ci na pewno coś zawsze doradzi, przynajmniej mi doradził i Tobie pewnie też na Twoją kieszeń coś sensownego doradzi. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu wideomarketing.pl. Tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmiku. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, domorosły wideomarketer. No, do zobaczenia w moim kolejnym filmiku wideo.